utleniły stan. Tak, ja będę mówić już konkretnie tylko o Facebooku, po tym wstępie social mediowym i commonsowym. I trochę takich podstawowych rzeczy, trochę takich mniej podstawowych. Ale tak, to chciałem też trochę odpowiedzieć na to pytanie, ale już moja przedmówczyni właściwie chyba to trochę wyczerpała. Słucham? Sorry. Nie, ale to bardzo fajnie, bo to jest bardzo ciężkie pytanie, bo tak naprawdę nie każda biblioteka, może odpowiem, nie każda biblioteka, tak prześpiewając się trochę, nie każda biblioteka musi mieć Facebooka, bo po prostu nie każdej biblioteki użytkownicy mają Facebooka. A musimy być tam, gdzie są nasi użytkownicy. A tak generalnie to się zgadzam z całą resztą, znaczy nie z całą resztą, bo też będę, ale z tym, że warto mieć stronę. A po co mieć stronę? Bo jeżeli już zakładamy stronę, to myślę, że po to, żeby wejść trochę do ludzi. I to taki przepis, że nie wystarczy założyć stronę na Facebooku, bo często jest takie podejście, założę stronę na Facebooku, ale mnie wszyscy uwielbiają, ale mnie wszyscy zaraz tam klikną, lubię to, nie? I później się okazuje, że nie mamy tak dużo tych panów, bo ludzie sami z siebie nie chcą nas lubić po prostu. Trzeba im jakoś, znaczy trzeba dać się robić najpierw, czyli trzeba do nich wyjść. Można zapomnieć o na przykład swojej jakiejś takiej dumie czy prestiżu trochę, tak żeby wyluzować. O, to jest takie kolokwialne, ale dobre słowo. Można trochę wyluzować na Facebooku. Na pewno nie trzeba pisać, bo też znam biblioteki, które piszą za każdym razem, zaczynają wpis od proszę państwa. I dalej następuje informacja. No trudno to nazwać jakoś, bo na Facebooku powinniśmy rozmawiać z ludźmi tak naprawdę, a nie ich informować, bo informacja jest czymś bardzo jednostronnym, a rozmowa, dialog pozwala im zaprzyjaźnić się z nami tak naprawdę. I tak jeszcze kolejny przypis to nie każdy wie, że facebookowa strona fanowska, czyli to, co można lubić, to nie jest ten profil osobowy, czyli to, na co się logujemy. Najpierw musimy mieć profil swój osobowy, po czym tworzymy stronę dopiero fanowską. I biblioteka jest pod instytucja i biblioteka. Nie, obok. Lokalny biznes. A, bo to jest fajne na Facebooku, że rzeczy są w różnych miejscach. Możemy to wejść tam przez bibliotekę firma organizacji, znaczy organizacja firma instytucja lub lokalny biznes lub miejsce. No ale to myślę, że znajdziecie. Tak, a propos tego, bo nie możemy tworzyć z facebookowego profilu biblioteki. To zrobiła przed Mediateka StartMeta, która uzbierała prawie 5 tysięcy przyjaciół, ale ich profil został skasowany, bo to jest niezgodne z regulaminem Facebooka i teraz mają, został skasowany jakoś w zeszłym roku, bo wtedy był boom, bo ją otwierali, wszyscy ją lubili, bo było dużo w mediach, teraz nie mają nawet 300 fanów po 9 miesiącach od założenia normalnej strony. Kolejna rzecz, dla kogo robimy naszą stronę? Tu już jest strona, którą już mamy założoną, mamy jakieś, to jest akurat przystanek książka, bo ja się tą stroną trochę zajmowałem. I tu mamy jakieś statystyki, ale one tak naprawdę nam niewiele mówią. Widzimy, że mamy, dla mnie fajnie, nie? Mam dużo młodych dziewczyn. Właściwie tyle widzę, nie? Że mogę pisać do młodych dziewczyn sobie przez ten profil. A tak dalej, jak możemy się czegoś jeszcze dowiedzieć o użytkownikach, jak możemy poprzeglądać profile, jak już nas lubią, ale tam też no, widzimy, że interesują się, znaczy, że lubią takie książki, że okej, ale to po pierwsze jest takie trochę szpiegowstwo, po drugie tak naprawdę jakoś nie ma tych informacji, tam masz tyle fajnych i żeby sprawdzić na przykład 300 innych panów, no to też nie ma sensu, dlatego chyba najlepszym jest tak zaproponowanie albo na stronie facebookowej, jak już ją mamy, albo jakoś w bibliotece ogólnie spotkania z użytkownikami i rozmowa najpierw w bibliotece z nimi, naprawdę, czego oni by oczekiwali i tak dalej, a później realizowanie tego. Można stworzyć jakąś grupę użytkowników, którzy są jakoś zainteresowani, o ile takich znajdziemy. Nie możemy się oszukiwać, nie wszyscy nas lubią i często
na początku może być nam trudno, ale znaleźć jakąś grupę, która będzie razem z nami odpowiadała za stronę biblioteki. Czemu nie? Najfajniej moim zdaniem wygląda, jak klient czy tam użytkownik wypowiada się na temat instytucji, którą lubi. A jeszcze coś, co można zrobić, to persony. To już dzisiaj, wczoraj o nich mówiłem, dlatego tylko tak pokrótce. To są na podstawie na przykład tych rozmów, albo jakichś naszych obserwacji, możemy wymyślić sobie osoby, napisać o nich kilka słów, jak tam, czego potrzebują od Facebooka, znaczy jak używają Facebooka i mniej więcej czego by od niego chcieli. I jeżeli tworzymy coś, piszemy coś na stronie biblioteki, możemy sobie myśleć, że akurat to piszemy do nich, tak? No, co innego napiszemy do Marty, zapracowanej żony i mamy, tak? Co innego do studenta, co innego do uczennicy ELO i tak dalej. Tak, kolejna sprawa to założenie przyjaznego adresu. Możemy to zrobić pod tym adresem, możemy sobie utworzyć adres facebook.com/ nazwa mojej biblioteki, tylko też raczej bym tam nie umieszczał skrótów typu WIP, B, coś tam, ten, bo chodzi o to, żeby każdy użytkownik tam w łatwy sposób mógł dotrzeć, na przykład biblioteka i nazwa miejscowości, albo jakoś inaczej przyjaźnie. I też jak już mówimy o samej nazwie, no to taka pełna, oficjalna nazwa Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, znaczy są takie i to okej, okay, ale moim zdaniem trudniej jest polubić coś takiego niż coś na przykład przystanek książka, który ma przyjazną nazwę, więc to tak już osobno, że fajnie jakby biblioteki w ogóle miały też w realu, miały też przyjazne nazwy zamiast filial, biblioteki publiczne i tak dalej. Kolejna strona to właśnie symbolizuje dwie rzeczy. Po pierwsze kalendarz, po drugie wydarzenie. Kalendarz dlatego, że fajnie zaplanować sobie z góry, o czym będziemy pisać na swojej stronie, żeby nie zaskoczyło nas to aż tak. Czyli możemy sobie założyć, że tego dnia będziemy pisać o tym, albo tego tygodnia będziemy pisać o tym, albo inaczej, we wtorki piszemy wracając do person, do tej Marty zapracowanej żony i mamy, a w inny dzień piszemy do tego studenta, tak żeby wiedzieć mniej więcej kiedy, żeby ich też przyzwyczajać trochę i żeby to miało ręce i nogi. I tak, to o kalendarzu takim wydawniczym, a jeżeli chodzi o wydarzenia, to też trzeba pamiętać o dobrej nazwie do wydarzenia, czyli widziałem wydarzenia, na przykład spotkanie autorskie. Koniec. To tutaj trzeba pamiętać, jeżeli już piszemy spotkanie autorskie, to wypadałoby napisać z kim. To jest nazwa wydarzenia, poza tym informowanie o wydarzeniach. Nie, ja jestem przeciwny czemuś takiemu i no, znaczy nie tylko ja jestem przeciwny, bo ludzie po prostu nie lubią dostawać za dużo informacji o jakimś wydarzeniu. Na przykład są zalewani w ciągu jednego dnia dostaję 50 informacji, że jest wydarzenie, ale nie 50 z innego źródła, tylko raz dostaną wiadomość facebookową od biblioteki, drugi raz to się pojawi na naszej tablicy, później jeszcze zostanie wysłane newsletter i tak dalej. To można zrobić, trochę rozłożyć w czasie, ale trzeba uważać, żeby ich nie przytłoczyć. I też nie wysyłałbym wiadomości prywatnych czy zaproszeń użytkownikom, bo po prostu większość to uznaje jako pewien rodzaj spamu. Kolejna sprawa. Meldowanie się w bibliotece, czyli coś, co umożliwia Facebook od jakiegoś czasu, ale też były inne serwisy i są, ale ja bym korzystał z Facebooka. I to jest tak naprawdę mało popularne jeszcze w Polsce i na świecie, ale warto to zrobić. Wystarczy wpisać poprawny adres biblioteki i Fizyczny adres na Facebooku trzeba uzupełnić, wtedy się pojawi mapka i będzie, to jest logo tej usługi, Facebook miejsca. I wtedy użytkownik będzie mógł się zalogować w bibliotece, już mówię co to znaczy. Użytkownik bierze na przykład swój telefon i zaznacza sobie, uruchamia Facebooka i zaznacza zamelduj się i wybiera z listy naszą bibliotekę. I co się wtedy dzieje? Wtedy wszyscy jego znajomi dostają informację o tym, że on jest w naszej bibliotece. To jest moim zdaniem najlepsza
forma reklamy jakiegoś miejsca, jak widzę, że ciągle jakiś mój znajomy, Jezu, wszyscy chodzą do biblioteki, co się stało, nie? Ale to jest bardzo mało używane, nie tylko w bibliotekach, tylko w różnych innych miejscach. Też dla mnie to jest świetna promocja, jeżeli udałoby nam się przekonać naszych użytkowników, że warto zameldować się w bibliotece. Można im jakieś bonusy za to dawać. To też chyba Bożena Jaskowska tam z tyłu siedzi, mówiła o tym wczoraj. Ale warto też im dać od razu znać w postaci naklejek z tym logo i z logo Facebooka, na przykład, że też możemy dać, jesteśmy na Facebooku, zameldują się w bibliotece, jakieś tego rodzaju rzeczy. Trudno mi jeszcze rozumieć do końca, jak ich namówić do tego, żeby się meldowali, ale na pewno grają bardzo świeczki, bo mówię, to zresztą Piotr jest największym entuzjastą w Polsce tej usługi. Loguje się nawet w Tesco. Nie, to może mogę się... Jakie nie? No tak, ale nie, ale... Nie, warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że na przykład warszawski Bóg jest jednym z najpopularniejszych miejsc, które mają... To też się... Ale nie, dobrze, no to już powiedziałeś, że jest... Był przez jakiś czas w pierwszej dziesiątce w Polsce, BUF, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka, był w pierwszej dziesiątce miejsc w Polsce, na których meldowali się użytkownicy biblioteki, bo możemy, tam jest lans na meldowanie się w bibliotece. Do tego stopnia to doszło, że pokażę wszystkim, że jestem w BUF-ie, nie? Bo tam chodzenie do BUF-u akurat, do innych bibliotek może nie, ale chodzenie do BUF-u jest po prostu modne. Tam chodzą ludzie w tych takich grubych, szarych okularach. Jest nawet na to określenie BUF-ing. Słucham? Jest nawet na to określenie BUF-ing. Tak, jest nawet słowo na to. Mówię. Także warto stworzyć taką modę też w innych bibliotekach. Kolejna rzecz to jest tagowanie. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jak zaczniemy coś pisać od nauki na Facebooku, to później możemy pisać nazwę, czy imię, nazwisko i warto to robić, bo wtedy pojawia się to na ścianie tego obiektu, czyli znaczy tego, jak mówię, obiektu, czyli człowieka lub strony, ale na stronie człowieka lub strony, lub wydarzenia, które tagujemy. Więc warto zaczynać pisać od nauki, na przykład zacząć forum i nam już uzupełni, że 6 forum młodych bibliotekarzy i wtedy pojawi się to na ścianie, na tablicy wydarzenia, ale trzeba uważać, bo to jest strona mediateki.net i otagował ją Tomek, który jest rzecznikiem prasowym, czyli pewnie analogiczne stanowisko, czyli odpowiada za kontakt z użytkownikami właśnie mediów społecznościowych. I jak nie wiem, czy widać, to jest napisane, jak mi się nie chce, jest otagowana mediateka.net po tym od razu. Także to pokazuje, że trzeba uważać, bo wtedy to jest zrzut ekranu ze strony tej biblioteki, czyli wszyscy, którzy weszli sobie na stronę naszą na Facebooku, widzieli, że ktoś utagował to jako, i to pracownik, tak? Część osób nie wiedziała, bo poznała to zdjęcie. Jak mi się nie chce. Można być zmęczonym, ale można tak nawet napisać, ale raczej do swoich znajomych niż na stronę. Kolejna sprawa to jest nadużywanie. Tutaj właśnie będę stanę w opozycji. Moim zdaniem nie powinniśmy pisać jak najczęściej na Facebooku, bo to nie jest to, o co chodzi, bo jak ja widzę, że dostaję od jakiejś strony 50 wpisów na dzień, albo w ogóle dużo, często, to ja po prostu tam klikam, że już nie lubię, bo za dużo daję. Także ja bym ustawił sobie, znaczy ja sobie tak staram się tak robić też, wybieram sobie, że musi upłynąć 6, czy tak 6-8 godzin co najmniej, zanim dodam jakiś kolejny wpis na tablicę swojej biblioteki. Nie wiem, czy cię przekonałem. Ale to mi chodziło o to, że na przykład ja co godzinę daję wpis, no bo to jest głupota, no bo mnie no to też by denerwowało, tylko na przykład raz dziennie coś napiszę, prawda? Nie, raz dziennie jak najbardziej. Powinniśmy pisać tak optymalnie, jest raz tak, dziennie, dwa razy dziennie. Minut ja coś, ale tak, bo jak najczęściej to ludzie, którzy wiedzą, że to jest coś niefajnego, no to to tego nie robią, ale jest dużo stron też niestety bibliotek, które rzeczywiście korzystają z tego jak najczęściej, jak najwięcej i to jest to podejście znowu do tego, że Jezu, wszyscy tak lubią moją bibliotekę, jak coś dobra, to na pewno im się spodoba, nie? I tak, ale to tak niestety nie do końca jest. I kolejna, a jeszcze może coś chciałem. No.
Aha, i właśnie, propos nadużywania jeszcze, to możemy pisać jako strona facebookowa na innych stronach. I to też raczej bym tego nie wykorzystywał za bardzo, bo oni też mogą nas oznaczać jako spam, a jeżeli ileś tam ich oznaczy nas jako spam, bo im się nie spodoba na przykład, bo oni nie lubią bibliotek, to później nasz system będzie z góry traktował jako spam i nie będzie tego nikomu wyświetlał, jak coś komuś napiszemy na tablicy. Koniec brak konkursy. Biblioteka na przykład w Toruniu robi dużo konkursów, dużo bibliotek robi konkursy, bo to jest fajne, nie? I ja też myślę, że to jest fajne, tylko trzeba bardzo uważać, bo to tak, a to też takie, to były w ogóle dwa ostrzeżenia już na koniec, bo już konkurs sobie. Wytyczne Facebooka dotyczące konkursu, to jest specjalnie dałem ten cały tekst, to ja sobie opracowałem na podstawie, jest link do tego źródła, do tam, to są ich wytyczne. I tak naprawdę trudno jest zrobić, będąc biblioteką, która ma niedużo pieniędzy, legalny konkurs na Facebooku, czyli zgody z regulaminem, bo nie mogę uzależniać udziału w promocji, konkursie od umieszczenia przez użytkownika treści takich jak napisanie na tablicy strony, dodanie komentarza, wygranie zdjęcia i tak dalej, czy polubienie czegoś, na przykład co uzbiera więcej, lubię to, które zdjęcie to autor wygra, bo nie mogę tego zrobić, bo były już strony, które straciły po prostu konta na Facebooku z tego powodu. To jest przykre w sumie, bo z drugiej strony nie wiemy, co to szkodzi Facebookowi, ale tak jest i była głośna sprawa chyba, zaraz Lizerf? Nie, ale któraś z dużych właśnie marek straciła swoją stronę. Nie Polska, tylko w skali światowej. Ale też polskie, tam to się wydaje, że Facebooka nie ma w ale tam są chyba biuro jest jedno, dwie osoby i oni tak, oni kasują tę stronę niestety. Zresztą to często jest automatycznie tak naprawdę. Ale możemy skorzystać z aplikacji. Jest wiele aplikacji też, które są tanie albo darmowe i są właściwie gotowe. Wystarczy tam sobie uzupełnić. Warto poszukać. Nie możemy losować spośród wszystkich, którzy nas lubią, albo ktoś nas polubi jako osoba setna i dostanie nagrodę. Tak. No i to tam jeszcze innych wiele rzeczy. Ale to, co można zrobić, jest najtańsze, to zrobić konkurs na stronie biblioteki dla użytkowników Facebooka i na przykład może to nie być widoczne dla wszystkich i odsyłać ze strony facebookowej na tą naszą ukrytą, czy tam nieukrytą stronę, pod stronę naszej strony biblioteki. I to można robić i tam może być konkurs, można tam dodawać komentarze i to jest chyba najprostsze i najtańsze ominięcie tego. I to takie te dwa ostrzeżenia były na koniec, ale jeszcze chciałbym zaprosić Was na grilla wszystkich, bo organizujemy, tu jest adres internetowy, ale też nazwa spotkania, www.grill.pl, to jest sowa Alojzy z kiełbaską, ale mamy też bogate menu wege dzięki naszym, bo impreza jest w ogóle trochę oddolna, bo ludzie mogą, każdy może przynieść co chce zjeść, co chce wypić, co to mówi. Mamy soczki, mamy dużo rzeczy. Kiełbaski, jakieś te rzeczy wege, to ja nawet nie wiem wszystkie, ale najbliższy video grill jest 24 września w Warszawie. Będzie tematem przewodnim będą zakazane książki, cenzura, bo organizujemy coś takiego, znaczy w Polsce jak co się nazywa tydzień zakazanych książek, czyli tak naprawdę w Stanach to służy do tego, żeby uświadamiać ludzi, że cenzura jest zła, że pierwsza poprawka jest ważna, a u nas oprócz tego, żeby uświadamiać, że cenzura niekoniecznie jest dobra albo jest zła, to żeby promować czytelnictwo w ten sposób. To myślę, że jest dobry pomysł, żeby promować przez zakazywanie. Możemy sobie stworzyć, to tak już poza grillem, możemy, też jest podstrona na bibliosferze, bibliosfera.net/ukośnik, zakazane kreska książki, kreska 2011 i tam znajdziecie informacje, co można zrobić, żeby promować czytanie przez zakazywanie. Ja też mogę ten adres podać. Na naszym Facebooku można chyba najłatwiej. I na naszym Facebooku też jesteśmy, tu jest adres. Ten szybkowy. To jest adres prywatny, Sowy Alojzy, więc też można. Na naszym Facebooku na pewno będą jeszcze informacje i były. I już nie będę przyjrzeć chyba, bo na kawę.